Cześć! Emilia Bukiewicz, studio językowe Verbono. Angielski w 2 minuty. O ptakach dzisiaj będzie. Zapraszam. Podam Ci 3 idiomy plus 1 bonus. Okej, 4. 4 idiomatyczne wyrażenia związane z ptakami właśnie, ze słowem bird. Brytyjczycy powiedzą bird, Amerykanie powiedzą bird. Bird, ale nie beard. Pamiętaj, to nie jest i, to nie jest polskie i. Dobra, tyle na temat wymowy, to teraz przejdziemy do tych idiomów. Jeśli uważasz, że ktoś jest po prostu głupi, to powiesz, że jest ptasim muszczkiem. I takie wyrażenie też mamy w języku angielskim. Bird brain. Someone is a bird brain. Drugi idiom. You can kill 2 birds, just like these 2 birds with 1 stone. Czyli możesz, tak dosłownie, zabić 2 ptaki 1 kamieniem. I co to znaczy? Możesz upiec 2 pieczenie na 1 ogniu. Przykład, o, mogę przyjechać na wakacje i jednocześnie nagrać dla Ciebie bardzo fajne filmiki w ładnej lokalizacji. I to jest upieczenie 2 pieczeni na 1 ogniu. So I'm actually killing 2 birds with 1 stone. Coming here and making all these videos for you guys. Trzeci idiom z ptakami. Co to było? Ktoś, kto lubi wcześnie wstawać, albo ktoś, kto lubi przybywać gdzieś wcześniej na jakieś umówione spotkanie, to też ten kontekst, to ranny ptaszek po angielsku, czyli a morning, nie. To wczesny ptaszek po angielsku, czyli an early bird. I zwłaszcza w Stanach jest bardzo dużo ofert dla takich porannych ptaszków, na przykład ofert parkingowych. Jeśli chcesz zaparkować gdzieś w dobrej cenie, to lepiej być tam wcześnie. I bardzo często będzie taki znaczek, i trawa. Będzie taki znaczek na parkingu. An early bird special. An early bird special, czyli właśnie taka specjalna oferta dla rannych ptaszków. No ale ogólnie, już nie w tym kontekście promocji, tylko tak ogólnie, najczęściej ranny ptaszek, an early bird, to osoba, która po prostu wcześnie wstaje. I'm not a morning person, I'm not an early bird, I'm not an early riser, bo tak też możemy nazwać taką osobę. Nie, to zdecydowanie nie ja. Ja jestem sową i właśnie to jest pytanie do Ciebie. Ktoś, kto lubi długo coś robić do późnych godzin nocnych, na przykład pracować do nocy, czy zamulać przed komputerem do nocy, nieważne, ale nie ktoś, kto nie kładzie się wcześniej spać i też wcześniej nie lubi wstawać, tak jak ja, to nie będzie an early bird, to nie będzie an early riser, to nie będzie a morning person, bo to są wszystko synonimy, to będzie, no właśnie, jak mówimy po angielsku na taką osobę? Daj mi znać w komentarzu. I czwarta rzecz, ta bonusowa, bardzo pozytywna, to lovebirds. Lovebirds, tak jak te tutaj, prawda? Te ptaszki tutaj prawie że serduszko tworzą swoimi dzióbkami i szyjkami. To są oczywiście ptaki miłości, ale a lovebird po angielsku to jest papuszka nierozłączka. Jest taka nazwa papuszki. To nie jest tylko idiom, to nie jest tylko coś, co stosujemy mówiąc o ludziach, którzy są w sobie zakochani. Hey, lovebirds, tak? Cześć, ptaszki miłości, cześć, zakochani. No tak to przetłumaczono, lovebirds, to po prostu zakochani, ale taka papuszka nierozłączka, coś tu skrzeczy, to nie była papuga, taka papuszka nierozłączka to właśnie jest a lovebird. Lovebirds to są papuszki nierozłączki, a idiomatycznie to są osoby zakochane. Tak, no i tym pozytywnym akcentem się żegnam. To tyle. That's it for today. Thank you for watching. See you next time. Bye.